Dzień dobry. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o małych miniaturkowych ogrodach. Mały zielony ogródek na parapecie lub na balkonie cieszy oko każdego, a w nim możemy umieścić kwiatki, drzewko małe, ławeczki, małe jakieś studzienki, krzesełka, stoliczki, różne rzeczy możemy sobie, to co wymarzymy, możemy tam umieścić. Ogród w miniaturze. Dlaczego powstały takie ogrody? Wydaje mi się, że z potrzeb minimalizmu. Wiele osób nie może sobie pozwolić na dom z ogrodem albo po prostu na mieszkanie z ogrodem, więc powstały takie oferty dla danych osób, pojawiły się takie pomysły, żeby zrobić ogród w miniaturze i postawić na parapecie, na balkonie na przykład. I być zadowolonym, cieszyć się z takiej małej kompozycji. Tak jak w ogrodnictwie klasycznym, tak i tutaj mamy bardzo duży wybór miniaturowych roślin, elementów do zagospodarowania przestrzeni. Mogą to być rzeczy drewniane, metalowe. Niektórzy używają plastikowych, ale ja w takich akurat nie gustuję. Najbardziej lubię naturalne ozdoby, dodatki, różne wypełniacze, kamienie, szkiełka, dekoracje z patyków, na przykład różnego rodzaju krzesełka, studzienki, stoliczki, ogrodzenia. Wystarczy spojrzeć na te słodkie ogródki, piękne mebelki, kompozycje kwiatowe i już człowiek się może zakochać. Można taki ogród zaaranżować sobie niezliczoną ilością pomysłów. Ja bardzo często wykorzystuję do mini ogródków stare zużyte patelnie, potłuczone donice, ewentualnie stare koszyki lub szklane jakieś pojemniki. Uwielbiam wykonywać takie kompozycje. W miniaturowych ogrodach często wykonujemy kompozycje, wykorzystując właśnie naturalne takie elementy. U mnie w ogrodzie jest bardzo dużo mchu, mam kwaśną ziemię, mamy bardzo dużo rozchodników, miniaturowych roślin, rojników, więc bardzo często wykorzystuję te rośliny do zrobienia takich miniaturowych ogrodów. Na efekt ogrodu takiego minimalistycznego nie musimy długo czekać. Mamy efekt od razu po zrobieniu. Nie tak jak kiedy ja zakładałam ogród. Czekałam, to znaczy ja wiedziałam, że ogród w pełnej krasie to ukaże mi się dopiero po 10 latach i nie mogłam się tego doczekać. Teraz już minęło 10 lat i ten ogród rzeczywiście jest już bardzo ładny, ale teraz mam następny problem, ponieważ już nie mam miejsca, żeby cokolwiek posadzić. No ale wracamy do mini ogródków. Zrobienie takiego mini ogrodu nie jest wcale trudne. Musisz mieć pomysł, stworzyć mini projekt i zgromadzić potrzebne materiały. Kiedy tylko zrobi się cieplej, podzielę się z Wami szczegółową instrukcją, jak taki ogródek samodzielnie można wykonać. Pokażę Wam, jakiej ziemi użyć, jakich roślin, jak również jak wykonać takie elementy ozdobne. Teraz widzimy rojniki, są przepiękne. Uwielbiam rojniki, rozchodniki różne, drzewko szczęścia. Pięknie, to jest po prostu przepiękne. Na moim kanale jest już kilka filmów, jak robić mini ogródki, ale chyba to są ogródki, takie mini ogródki robiłam w szkle. Robiłam to na kiermasz świąteczny do szkoły. Także zapraszam, żebyście sobie obejrzeli. A ja jeszcze nadmienię, że taki ogródek mini jest świetnym pomysłem na prezent dla kogoś bliskiego. Dziękuję bardzo za subskrypcję, dziękuję bardzo za lajki, które otrzymuję od Was i do zobaczenia do następnego filmu. Dziękuję bardzo.